testujemy silniczek Haswing Osapian, uciąg 36 funtów, do tego mały akumulatorek 26 amperogodzin, mały, fajny, mieści się w małą torbę wędkarską. Będę rejestrował trasę i parametry, czyli prędkość przede wszystkim, czas płynięcia i zobaczymy, na ile ten akumulator wystarczy. Ja sobie troszkę ułatwiłem sprawę, bo do silnika zamontowałem krokodylki. Nie wiem, czy tak powinno się robić, czy nie ma jakichś strat przez to. No, ale przynajmniej mogę sobie szybko go podpiąć i odpiąć. Silniczek już chodzi. Nie bardzo pewnie widać. Akumulator naładowany do pełna. Lecimy. To jest na jedynce dopiero. Wiatr jest taki niezbyt mocny, ale na przykład na jedynce już jest problem skręcić pod wiatr, aczkolwiek idzie. Jak damy dwójeczkę, to już nie ma problemu. Trójeczka już wyraźnie. Skok prędkości. Czwóreczka, kolejny krok. Zabawa zaczyna się na piątce dopiero. Od razu czuć odepchnięcie. I pięknie lecimy sobie. Silnik ma fajny zacisk na kolumnie, więc można sobie wyregulować tak, żeby trzeba było trzymać cały czas rumpla w dłoni i można płynąć w dowolnym kierunku, trzymając oczywiście kurs. Teraz zobaczymy, jaką mamy prędkość pod wiatr. Ustawię na prosty kurs. Lecimy teraz pod wiatr. Około 6 na godzinę. Tyle, że wiatr nas wnosi. Ten kierunek się zmienia i przez to trochę zwalniamy. Mocniejszy wiatr teraz wyczuwalny, no ale prędkość powyżej 5 na godzinę od wiatru. Wiatr i fale się wzmagają i już na czwórce miałem problem, żeby w ogóle utrzymać kierunek. Wnosiło mnie w bok dosyć mocno, także tylko piątka, ale co mnie dziwi, już na piątce pokazuje 60% baterii. Co prawda się sprawdza na wyłączonym silniku, no ale to przynajmniej widać obciążenie.
Troszkę mnie to zaskoczyło, bo dopiero kilka minut płynę. Wcześniej raz pływałem, to dosyć długo pływałem, zanim mi spadło bliżej 10. Nie jest problem. Stokrotnie wieje, a ja płynę. Czyli tragedii bardzo nie ma. Bardzo silnego wiatru udało mi się wypłynąć przez skrężenie, a tam była po prostu tragedia. Mamy tornado. Duże fale, bardzo silny wiatr. No ja cały czas płynę. Nie jest źle. Ponton jest doładowany tak nie za bardzo. W sumie podejrzewam ze wszystkim, z akumulatorami i ze mną, rzecz jasna, wszystko waży w granicach pewnie 150 kg. Silnik podobno daje radę do pół tony, ale to chyba musi być naprawdę spokojna i stojąca woda przy bezwiecznej pogodzie. Bo tutaj, tak jak mówiłem, no już miałem problem, nawet na piątce, żeby się przedostać do zatoczki. Głównie przez wiatr. Płynę teraz z powrotem, z wiatrem, z falą. I szczerze mówiąc, dużej różnicy nie ma. Bo dosłownie pół kilometra na godzinę, do kilometra. No, jeszcze też nie wiem, czy ten mój cały GPS akurat dobrze podaje. Bo wydaje mi się, że teraz sporo szybciej płynę. Jedynie piątka tak naprawdę daje moc, bo już na czwórce od razu jest różnica, niemalże hamowanie, jak tylko przełączam z piątki na czwórkę, czuć wyhamowanie pontonu. No też na pewno lepiej by się silnik spisywał w łódce, no, lepszą ma opływowość. Ten ponton nie ma też kila, jest płaski. Także stawia duży opór. No, na piątce jest od razu skok prędkości. Płynę już ciągle, można powiedzieć, 20 minut. Trochę już przepłynąłem. No więc jestem prawie że na samym końcu jeziora. Teraz ciekawe, czy uda mi się wrócić. Akumulator już jest na piątce, już pokazuje 40%. Czyli na piątce za bardzo nie popłynę zbyt długo. A drogę powrotną mam pod wiatr. Niestety mam pod wiatr teraz. A poniżej piątki pod ten wiatr nie idzie. Zaraz jeszcze sprawdzimy, czy dobrze mówię. Tylko się szybko obróci. Ciągle płynę teraz na trójeczce. Zamiast płynąć pod wiatr,
staram się płynąć za kosami, podobnie jak na żaglu, żeby troszkę boczny wiatr wykorzystać do spychania mnie w stronę brzegu, więc trochę zaoszczędzę dzięki temu. Ale silnik daje radę spokojnie. Dzięki temu, że właśnie płynę za kosami, to i na trójeczce jestem w stanie się przemieszczać w swoim kierunku. Także akumulator daje radę spokojnie. Jak widać, zrobiliśmy kawał drogi praktycznie po całym jeziorze. Dużo zostało, więc myślę, że bez problemu dopłynę. No jestem już, że tak powiem, w ruchu. 40 minut prawie. Gdyby nie ten wiatr, idealnie, ale tak też się da. Płynę na trójeczce, pokazuję w tej chwili 60%. Aczkolwiek ten wskaźnik, nie wiem jak go czytać, bo napisane wyraźnie, żeby sprawdzać napięcie przy wyłączonym silniku. Tylko że przy wyłączonym to mi pokazuje 100%, tylko co z tego, jak dam trójkę, już mam 60%. Ale jestem już praktycznie w domku. Dopływam już do swojego obozu, a więc silnik spokojnie dał radę. Myślę, że gdyby nie było wiatru, byłoby jeszcze lepiej. Jestem już przy brzegu, akumulator jeszcze nie wysiadł. Aczkolwiek na piątce pokazuję już na czerwono 20%. Więc za chwilę będę kończył, jeszcze chwilkę go poduszę. W każdym razie daję radę i to bardzo dobrze, jak na takie warunki, które dzisiaj mam. Podsumowując, jak widać, sporo opłynąłem z tego jeziora. Nie do końca tą zatoczkę, bo ten wiatr był okropny, tam po prostu mi się nie chciało. Ale jak widać, kawał drogi przejechany. Przepłynięte dokładnie 3 km 200 ze średnią prędkością 4,2. 45 minut ciągłej jazdy na różnych biegach, i wolniej, i szybciej, ale większość na trójce, czwórce. Akumulator postał 2 godzinki i jeszcze przepłynąłem na nim stąd na drugi brzeg po drewno i z powrotem, i myślę, że jeszcze raz bym tą trasę pokonał, czyli dodatkowe około pół kilometra, więcej nawet, prawie kilometr by tutaj było. Podsumowując, silnik wypada dosyć dobrze jako początkowy taki, no minimum do takiej łódki pontonu. Akumulator 26 amperogodzin, jak najbardziej jako taki podręczny na krótkie wypady na rybki.